Egipcjanie stworzyli wieczne pomniki, czy to kolosalne piramidy w Gizie, mistyczny Sfinks, czy zapierająca dech w piersiach świątynia w Luksorze. Wszystkie te kamienne giganty z przeszłości zawsze nas urzekały. Te budowle, których nie ukończyli mieszkańcy Imperium Faraonów, schodzą jednak na dalszy plan. Nawet piramida Baka miała zostać porzucona na długo przed jej ukończeniem i pozostawiona sama sobie. Jednak te konstrukcje wciąż otacza kilka ogromnych znaków zapytania. Co skłoniło starożytnych Egipcjan do porzucenia swojego projektu? I co więcej, na czym polega dziwne zachowanie współczesnych władz? Dlaczego Baka jest celowo odcięta od zainteresowanej publiczności? Czy możliwe, że kryją się tam jakieś głębokie sekrety, których nikt z nas nie powinien wiedzieć? Przyjrzyjmy się dziś bliżej temu porywającemu tematowi i poznajmy sedno tej historycznej tajemnicy. Dałeś nam już łapkę w górę i kliknąłeś subskrypcję? Super, w takim razie zaczynajmy! Czy znasz niedokończony budynek z przeszłości, który wciąż stawia ekspertom przeszkody nie do pokonania? Opowiedz nam o tym w komentarzach poniżej. Najbardziej ekscytujące i pouczające komentarze otrzymają polubienie i zostaną przypięte na samej górze pod naszym dzisiejszym filmikiem. Nieznana tajemnica. Ilu z Was słyszało o piramidzie Baka przed naszym filmem? Cóż, to, że niedokończona konstrukcja żyje w cieniu swoich bardziej znanych odpowiedników, wynika z faktu, że ani cywile, ani eksperci nie mają do niej dostępu. Piramida Baka od dłuższego czasu znajduje się w wojskowej strefie zamkniętej, dlatego dalsze wykopaliska są kategorycznie wykluczone. Biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory udało nam się dowiedzieć o niej tak niewiele, o tym miejscu liczącym tysiąclecia wydaje się to co najmniej zaskakujące. Budowa znajdującej się na terenie wykopalisk Sawjet el-Arjan budowli mogła rozpocząć się pod koniec III lub na początku IV dynastii. I chociaż struktura jest powszechnie określana jako piramida Baka, to przypisanie nazwy nie jest niekontrowersyjne. Wręcz przeciwnie. Jedyne wskazówki, jakie mamy na temat prawdziwego pana tego grobowca, to kilka niekompletnych nazwisk w kartuszach, których tradycja rękopiśmienna jest również bardzo wątpliwa. To, że faza budowy, która nigdy nie została ukończona, miała miejsce we wspomnianym okresie, badacze tłumaczą charakterystycznym stylem, w jakim to kompleks miał powstać. Nieliczne ustalenia. Piramidę Baka po raz pierwszy odkryto i zbadano w latach 40. XIX wieku, a kolejne ekspedycje odbyły się w latach 1905-1912. Jednak od wybuchu I wojny światowej wszelkie dalsze badania zostały wstrzymane i dopiero w 1954 roku miejsce to ponownie stało się centrum zainteresowania publicznego. Nie miało to jednak klasycznego podłoża archeologicznego, wynikało z poszukiwań odpowiedniego tła dla filmu Kraina Faraonów. W latach 60. XX wieku miała tu powstać wspomniana strefa wojskowa, co do dziś blokuje wszelkie dalsze wykopaliska. Ale czego do tej pory można było się dowiedzieć? Otóż w przypadku planowanej nadbudowy grobowca odpowiedź na to pytanie brzmi prawie nic. Z wyjątkiem kwadratowego wykopu i nielicznych śladów cokołu, archeolodzy nie byli w stanie niczego nowego odkryć. W rezultacie wydaje się, że rzeczywista konstrukcja piramidy została rozebrana natychmiast po położeniu fundamentów. Jednak podbudowa grobowca, która wygląda jak ogromny szyb w kształcie litery T, jest nieco bardziej odkrywcza. Strome przejście ma ponad 105 metrów długości, a rzeczywisty szyb grobowca ma 25 metrów długości, 12 szerokości i 20 metrów głębokości. Jednak ta duża depresja nie została wycięta w stosunkowo miękkim piaskowcu, ale w masywnym wapieniu. To nieuchronnie rodzi pytania, jak Egipcjanom udało się zrealizować to ambitne przedsięwzięcie. Prawdą jest, że mieszkańcy Imperium Faraonów używali dłut z brązu, którymi można było zasadniczo obrabiać wapień. Jednak takie narzędzia prawdopodobnie nieporównanie szybko się zużywały i stawały się zupełnie bezużyteczne. Ale jak to możliwe, że w takim razie nie odnaleźliśmy tysięcy wyrzuconych dłut i kilofów z brązu w całym starożytnym Egipcie, zwłaszcza w tym miejscu?
Zastanawiające szczegóły. Niektórzy krytycy niedokończonej piramidy Baka uważają, że powinniśmy od razu porzucić teorię piramidy. Jest to uzasadnione niezwykłą formą w kształcie równoległoboku. Ponieważ jednak nie ma innej znanej piramidy o takim kształcie, interpretacja jako planowana piramida jest czasami mocno wątpliwa. Również niezwykły rozmiar podkonstrukcji grobowca daje powód do sceptycyzmu. W większości innych piramid szyby były tak małe, że nie można było przez nie nawet przejść w pozycji pionowej. Niemniej zagadkowy jest niezwykły sarkofag, który zdobi domniemaną komorę grobową. Jest owalny i osadzony bezpośrednio na masywnych kamiennych blokach podłogi. Przy długości 3,15 m, szerokości 2,20 m i głębokości 1,5 m rodzi się pytanie, jak zmieścił się w tym przejściu. Czasem można podejrzewać, że wcale nie mamy do czynienia z sarkofagiem. Ze względu na jego wyjątkowość omawiane jest również użycie jako przedmiotu ceremonialnego lub astronomicznego. Nie można nie wspomnieć o tym, że bloki okładziny podłogowej wykonane są z różowego granitu. Jednak najbliższe miejsce, z którego można było przywieźć ten masywny materiał, znajdowało się ponad 800 km od piramidy Baka. Abstrahując od kwestii transportu, jak Egipcjanom udało się przedostać kilka ton bloków przez długi, stromo nachylony szyb? Czy możliwe, że zostały opuszczone w czasie, gdy reszta prac budowlanych szła pełną parą? Te i inne pytania sprawiają, że piramida znajduje się w centrum różnych teorii. Niewyobrażalny rozwój. Fakt, że ostatnie oficjalne zdjęcia stanowiska pochodzą z 1954, nie do końca sprzyja dalszemu rozszyfrowaniu tajemniczego stanowiska. Od 1964 roku żaden archeolog, nie mówiąc o turystach, nie postawił stopy na niedokończonej piramidzie. I to właśnie w tym momencie sprawy się komplikują, żeby nie powiedzieć skandalicznie. Z biegiem czasu władze egipskie zaczęły wykorzystywać to czcigodne miejsce jako wysypisko śmieci. Dobrze usłyszeliście. Według plotek liczący tysiące lat kompleks, wciąż owiany tyloma tajemnicami, został zmieniony w wysypisko. I rzeczywiście, na współczesnych zdjęciach satelitarnych widać, że miejsce to wygląda zupełnie inaczej niż pokazywały nam zdjęcia z przeszłości. Wielu archeologów podejrzewa, że stan stanowiska jest, cytuję, nieznany i może być też katastrofalny. Pytania otwarte. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z niedokończoną piramidą, świątynią czy inną budowlą, pozostaje pytanie, dlaczego Egipcjanie użyli tu kamiennych bloków, które były tak masywne i niepraktyczne? Elementy, w których osadzona była rzekoma trumna, mają wymiary 4,5 na 5 metrów. Przypuszczenie, że sarkofag, który swoją formą przypomina raczej wannę, służyło być może zupełnie innym celom. I to powoduje inna okoliczność. Kiedy archeolodzy znaleźli obiekt, ten był zamknięty pokrywą o wymiarach 3 na 1,9 metra. W środku nie było zwłok. Ale dlaczego Egipcjanie mieliby zapieczętować trumnę, gdyby faraon, o którym mowa, jeszcze nie umarł? Czy rabusie grabowców naprawdę zadaliby sobie trud, by po rabunku podnieść masywne wieko i z powrotem je unieść na sarkofag? Przypomnijmy w tym miejscu, że praktycznie nic nie wiadomo o pochodzeniu piramidy Baka. Z wyjątkiem graffiti niektórych robotników, które zawiera wspomniane niekompletne nazwy kartuszów, nie mamy zupełnie żadnych wskazówek. Eksperci nie są nawet w stanie umieścić imienia domniemanego faraona w znanym nam kontekście. Nie pojawia się ono ani we współczesnych źródłach, ani w zachowanych spisach królów. Tuszowanie? Dlaczego egipskie władze tak się zachowują? Czy to naprawdę tylko przypadkowo wybrany teren wojskowy? Czy może celowe tuszowanie? I dlaczego to wyjątkowe i cenne świadectwo naszych czasów jest po prostu wykorzystywane jako wysypisko śmieci? Co więcej, miejsce to prawie w ogóle nie jest wspomniane w publicznych raportach na temat starożytnego Egiptu. Wydaje się raczej, że trzeba by konkretnie wyszukać niedokończoną strukturę i przeprowadzić szeroko zakrojone badania, aby uzyskać choćby spójny obraz dostępnych do tej pory informacji. Powtórzmy pytanie z początku naszego dzisiejszego filmu. Ilu z Was przed naszym wideo wiedziało, że istnieje coś takiego jak niedokończona piramida Baka w Egipcie? Nie krępujcie się jeszcze raz spojrzeć na fascynujący materiał z tej strony i pomyślcie.
Czy sam rozmiar trzonka jest naprawdę zgodny z powszechną teorią o narzędziach z brązu? Dlaczego Egipcjanie wykorzystali do budowy kompleksu tak masywne bloki z różowego granitu, które zresztą trzeba było przewieźć ponad 800 km? I wszystko po to, by zrobić z tego wykładzinę? A owalny sarkofag, który nie pojawia się drugi raz w historii starożytnego Egiptu? Kto wie, może zdjęcia sprzed dziesięcioleci pokazują nam coś znacznie bardziej niewiarygodnego, niż konserwatywni badacze mogliby podejrzewać. Dlaczego władze egipskie kategorycznie zabraniają dalszych wykopalisk, tylko oni sami o tym wiedzą? Czekamy na Twoją opinię. Co sądzisz o tajemniczej historii niedokończonej piramidy Baka? Jak myślisz, z jaką strukturą mamy tutaj do czynienia? Czy naprawdę władze chcą coś ukryć przed opinią publiczną? Czekamy na Twoje komentarze. Pamiętaj, aby dać nam kciuka w górę i kliknąć subskrypcję, by dowiedzieć się więcej o największych tajemnicach przeszłości. Dziękujemy Wam za oglądanie dzisiejszego wideo, życzymy Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia kolejnym razem na naszym kanale.